Wymiana klocków hamulcowych to zaraz po wymianie oleju jedna z podstawowych czynności serwisowych przeprowadzanych przy samochodzie. Dziś pokażemy, jak przeprowadzić to we własnym zakresie. Wymianę klocków hamulcowych z powodzeniem można przeprowadzić z tak zwanej żaby, nie potrzeba do tego nawet kanału. Jednak zdecydowanie wygodniej zrobić to z podnośnika. Można go wynająć w warsztacie samoobsługowym i my zdecydowaliśmy się właśnie na takie rozwiązanie. Poza podnośnikiem otrzymaliśmy komplet narzędzi, czy chociażby specjalistyczne urządzenie do wciskania tłoczków. Podczas wymiany klocków hamulcowych będziemy wciskać tłoczki w zaciskach. To wiąże się z podnoszeniem poziomu płynu hamulcowego. Dlatego przed przystąpieniem do naprawy musimy odkręcić korek w zbiorniczku płynu hamulcowego. Dobrze jest położyć go na szmatce, dlatego że płyn jest substancją żrącą. Przed rozpoczęciem wymiany klocków hamulcowych warto zostawić kluczyk w stacyjce tak, by blokada kierownicy była zwolniona. Umożliwia nam to swobodne obracanie koła już na podniesionym samochodzie. To znacznie ułatwia dostęp podczas pracy. Przed rozpoczęciem prac odłączamy czujnik zużycia klocków. Często pomaga podważenie zapadki. I wysuwamy wtyczkę. Wymiana klocków hamulcowych wiąże się z koniecznością zdjęcia zacisku i to w zależności od samochodu wymaga odkręcenia śrub mocujących na tak zwanych prowadnikach. W niektórych przypadkach, tak jak w tym, wymieniamy klocki w Volkswagenie Tiguanie, jest dodatkowo pręt zabezpieczający. Jego wyjmujemy po prostu podważając sztywnym skrętakiem z obu stron. Może być nieco zapieczony, dlatego troszeczkę możemy nim poruszać na boki. I mamy wyjęty. Usuwamy zaślepki w prowadnikach celem uzyskania dostępu do śrub mocujących zacisk. Przed odkręceniem śrub mocujących zacisk powinno się poluzować delikatnie tłoczek, wsadzając wkrętak tutaj w wewnętrzną część tarczy i delikatnie dociągając go do siebie, dosłownie kawałeczek. Już teraz mamy luz na zacisku, tłoczek delikatnie się wsunął i przystępujemy do wykręcenia śrub. W tym przypadku jest to Volkswagen, więc śruby mocujące zacisk odkręcamy kluczem ampulowym siódemką. W innych przypadkach trzeba po prostu dobrać klucz. Po wykręceniu wyjmujemy prowadniki. Tutaj śruba zarazem jest prowadnikiem zacisku. Odkręcając drugi prowadnik, trzeba już przytrzymywać zacisk, ponieważ wcześniej poluzowaliśmy delikatnie klocki, wciskając nieco tłoczek. I teraz po wyjęciu prowadnika zacisk po prostu mógłby spaść. Po wykręceniu drugiego prowadnika zdejmujemy delikatnie zacisk. W tym przypadku jeden klocek zostaje nam w jarzmie, a drugi zostaje w zacisku, dlatego że jest wciskany w tłoczek. Wyciągamy go do siebie. Klocek z jarzma po prostu wysuwamy. Jarzmo zacisku musimy dokładnie oczyścić. Na czas tych prac zacisk dobrze jest podwiesić na przykład do sprężyny, używając opaski zaciskowej, powszechnie zwanej trytytką. Można do tego użyć kawałka drutu.
takiego, co zabezpieczy zacisk przed spadnięciem. Natomiast no, nie powinno się robić tak, jak czyni wielu, nawet mechaników, wieszać zacisku na przewodzie. Jest to zbyt duże obciążenie dla przewodu. Kiedy jest podwieszony do sprężyny, wiemy, że nie spadnie, nic mu się nie stanie. I teraz przystępujemy do oczyszczenia jarzma. Najlepiej do tego użyć takiego krótkiego pilnika i po prostu musimy zeskrobać ten nagar i tą rdzę, która się zebrała w tym miejscu, gdzie klocki stykają się z jarzmem. Po wstępnym oczyszczeniu pilnikiem dobrze jest użyć szczotki drucianej i teraz w zależności od dostępności można zrobić to klasyczną szczotką drucianą ręczną, można zrobić to szczotką mocowaną na wiertarkę. Oczyszczamy powierzchnię dokładnie już po oczyszczeniu jarzma zacisku. Przystępujemy do prac przy tłoku. Odcinamy opaskę, na której podwieszaliśmy zacisk i układamy go sobie na tarczy. Przed wciśnięciem tłoka pod gumkę wprowadzamy nieco pasty do układów hamulcowych. Najlepiej do tego użyć strzykawki. Po podniesieniu gumki wsuwamy strzykawkę i wciskamy dosłownie niewielką ilość tej pasty. Po oczyszczeniu jarzma przystępujemy do wciskania tłoczka. To jest ten moment, kiedy podczas chowania się tłoczka w zacisk będzie wzrastał poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Dlatego odkręciliśmy korek, żeby nie stworzyło się tam nadmierne ciśnienie. Dookoła zbiorniczka ułożona jest szmatka, więc nawet jeżeli tego płynu troszeczkę przeleci, to wchłonie on się w szmatkę. Tłoczek wciskamy przez stary klocek. Jest sporo takich domowych sposobów na to. Można to zrobić za pomocą dźwigni, używając młotka bądź dwóch młotków. Można to zrobić ściskając tutaj za pomocą klucza nastawnego. Jednak najbezpieczniej zrobić jest to specjalistycznym urządzeniem, które znajduje się na wyposażeniu każdego warsztatu samoobsługowego. Jest to urządzenie, które umożliwia wkręcanie tylnych tłoczków oraz wciskanie tłoczków w przednich zaciskach. Kontrujemy tutaj za pomocą tej blaszki, tak żeby nie było luzu, i obracając w prawo wciskamy tłoczek aż do oporu. Smar, który przed chwilą wprowadziliśmy pod gumkę, rozprowadza się równomiernie i tłoczek musi być cofnięty do samego końca, tak żeby nowe klocki, o, jest opór. Teraz delikatnie cofamy, tutaj wkręcamy kontrę, wyjmujemy urządzenie, tłoczek mamy wciśnięty do końca. Tak przygotowane jarzmo i tłoczysko gotowe są do montażu nowych klocków. Czynność przeprowadzamy odwrotnie do demontażu, czyli klocek z takimi blaszkami montażowymi wciskamy w tłoczek, natomiast drugi klocek umieszczamy w jarzmie, tak żeby zahaczył o prowadniki. Teraz widzimy, że dobrze oczyściliśmy jarzmo, ponieważ klocek swobodnie może się przemieszczać. Zacisk zakładamy, pamiętając o przewodzie od czujnika. Zakładamy tak, by drugi klocek wszedł na swoje miejsce. Prowadniki zacisku należy dokładnie oczyścić. Jeżeli są bardzo zabrudzone, można do tego użyć szczotki drucianej. Jeżeli nie, wystarczy je wytrzeć za pomocą szmatki. Chodzi o to, żeby tutaj na tej powierzchni nie było zalegającego czarnego osadu.
jeżeli zostawimy ten osad, to jest to pierwszy stopień zapiekania się zacisku, ponieważ uniemożliwia on swobodne przesuwanie się zacisku i blokuje koło podczas jazdy. Dlatego powierzchnia ta musi być idealnie oczyszczona. Przed umieszczeniem prowadników na miejscu nakładamy na nie niewielką ilość smaru. Rozprowadzamy równomiernie i przykręcamy nimi zacisk dokładnie w tym miejscu, w którym je wykręcaliśmy. Przyłapujemy na początku delikatnie jeden i drugi. Dopiero po wstępnym przykręceniu ręką dokręcamy prowadniki używając grzechotki. Należy pamiętać o umieszczeniu tych zaślepek. One są bardzo ważne. W wielu samochodach do zapieczenia zacisku dochodzi właśnie dlatego, że ktoś zapomniał ich wsadzić. W momencie, kiedy brud dostanie się na prowadniki, zacisk będzie coraz gorzej pracował. Dlatego pamiętamy o umieszczeniu zaślepek. Po przykręceniu prowadników zacisku podłączamy czujnik zużycia klocków i montujemy sprężynkę. Zacisk, jak widać, jest, tłoczek jeszcze jest cofnięty, zacisk swobodnie się przemieszcza, klocki też, znakiem tego wszystko jest dobrze oczyszczone. Przystępujemy do montażu sprężynki. Też są różne sposoby. Najwygodniej jest zahaczyć ją wstępnie, delikatnie do otworu, przełożyć na swoje miejsce i podobnie zrobić z drugiej strony, czyli delikatnie tylko zahaczyć i używając na przykład wkrętaka nasunąć ją tak, żeby tylko załapała. Tak wstępnie załapaną sprężynkę dobijamy delikatnie, używając młotka, praktycznie bez użycia siły. Chodzi o to, żeby ona wskoczyła na swoje miejsce. O. I zabezpieczała zacisk. Podczas prac przy wymianie klocków zabrudzeniu uległa powierzchnia tarczy, dlatego po zmontowaniu zacisku dobrze jest za pomocą zmywacza do hamulców oczyścić powierzchnię tarczy z obu stron. Tak by usunąć z niej tłuste zabrudzenia. Na zakończenie prac pozostaje przykręcić koło. Pamiętamy, aby będąc w warsztacie samoobsługowym nie używać do tego klucza udarowego. Najpierw koło zawsze załapujemy tylko ręką. Potem dokręcamy je kluczem udarowym, ale też ustawionym delikatnie. I dopiero ostatecznie dociągamy je używając klucza dynamometrycznego. Wiele osób niedoświadczonych, trafiając do wynajętego warsztatu, od razu próbuje dokręcić koła kluczem udarowym i wtedy często dochodzi do zerwania gwintów w śrubach bądź piastach. Tak wstępnie dokręcone na krzyż koło jest gotowe do opuszczenia. Spokojnie możemy opuścić samochód na
podłogę i wtedy dokręcamy już momentem za pomocą klucza dynamometrycznego. Przed przykręceniem kół kluczem dynamometrycznym należy oczywiście sprawdzić wartość dla naszego pojazdu. W większości przypadków jest to w okolicach 120 Nm i tak też ustawiamy klucz. Pamiętamy, że kluczem dynamometrycznym dokręcamy koła z określonym momentem. Aby dokręcić dokładny moment, klucz pociągamy do siebie, a nie naciskamy. W momencie, kiedy byśmy naciskali na klucz, bardzo łatwo przekroczyć zadany moment. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, aby po wymianie klocków hamulcowych zapompować pedał hamulca. Po cofnięciu tłoczków w zacisku klocki hamulcowe nie przylegają do tarczy i pierwsze kilka wciśnięć pedału hamulca nie daje żadnego rezultatu. Wymiana klocków hamulcowych jednej osi przeciętnemu kierowcy zajmie około godziny. Warto jednak pamiętać, aby kupując klocki, posiadać ze sobą w hurtowni numer VIN pojazdu, dlatego że nawet w ramach jednego modelu może być kilka rodzajów układów hamulcowych. Thank you.